Chciałbym zapoznać dzisiaj Państwa z mechanizmami wykorzystywanymi przez bakterie do poruszania się w środowisku. Możemy je podzielić na dwie główne grupy. Są to mechanizmy bierne, w których bakterie wykorzystują ruchy środowiska samego, takiego jak przepływ cieczy lub też przemieszczanie się, wirowanie tej cieczy, oraz mechanizmy aktywne, z których możemy znowu podzielić, na które możemy podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich to są mechanizmy wykorzystujące energię generowaną przez samą bakterię i ta energia powoduje ruch bakterii. Druga to jest przyłączenie się bakterii do systemu wykorzystującego energię, ale generowanego przez organizm wyższy, przez komórkę organizmu wyższego. Ruch nie jest czymś, co jest obowiązkowe dla bakterii. Oczywiście znamy bakterie, które się poruszają, są też bakterie nieruchliwe. Wtedy one rosną w postaci zawiesiny w podłożu lub opadają na dno pojemnika, w którym rosną, rosnąc na powierzchni podłoża. Takie bakterie, które są w zawiesinie, poddane są ruchowi Browna, wirując, drgając i koziołkując w roztworach. Te, które zaś leżą lub mogą być przyklejone do powierzchni za pomocą specjalnych białek, które umożliwiają im przyleganie. Dzięki temu nie są porywane przez płyn i środowisko, a są inne opłukiwane lub mogą też przemieszczać się dzięki wykorzystywaniu prądów występujących w pożywkach czy też w środowisku, inaczej mówiąc. Istnieją też bakterie, które dostają się do wnętrza komórek eukariotycznych. Środowisko, które znajduje się wewnątrz komórki eukariotycznej, jest całkowicie różne od tego, co jest w środowisku zewnętrznym. Po pierwsze, cytoplazma jest gęstą, żelowatą, kleistą substancją, w której żaden ze znanych i omówionych do tej pory systemów transportu nie może być wykorzystywany. Rzęska po prostu nie może kręcić się w cytoplazmie. Taką bakterią, która dostaje się do wnętrza komórek eukariotycznych, jest Listeria monocytogenes. Listeria monocytogenes na drodze fagocytozy dostaje się do wnętrza fagosomu, zostaje połknięta przez bakterię, przez komórkę eukariotyczną i z tego fagosomu ucieka. Ucieka do cytoplazmy. W tym momencie białko hemolizyna bierze udział, rozbijając błony fagosomu i dostając się do cytoplazmy, bakteria dzieli się, a następnie wykorzystuje system tak zwanej rakiety lub komety listeryjnej, która odpycha bakterie w kierunku przeciwnym do powstającego słupa aktynowego. Jak to się dzieje? Otóż tutaj mamy zdjęcia pokazujące komórki Listeria, które wniknęły do wnętrza komórek nabłonkowych. Widzimy, że wokół tych komórek odkłada się warstwa aktyny. Po upływie pół godziny zaczyna być wytwarzany przez te bakterie już struktura komety listeryjnej, odpychająca je w kierunku przeciwnym. To jest zbliżenie pokazujące komórkę Listeria monocytogenes, a to słup aktyny, który jest tym słupem komety listeryjnej. I na jakiej zasadzie to się dzieje? Otóż sama polimeryzacja aktyny, tworzenie włókna aktynowego powoduje względny ruch takiego włókna, ponieważ z jednej strony włókna aktyna, monomery aktynowe są dodawane, z drugiej strony włókna zaś monomery aktynowe są odejmowane. Także z jednej strony aktyna przyrasta, z drugiej strony zaś aktyna się odłącza. Bakteria, więc jeżeli powstaje słup aktynowy, można sobie wyobrazić, że mamy włókna aktynowe, które się przymocowują do szkieletu, żeby mieć jakieś oparcie aktynowego komórki. I z jednej strony, kiedy są dobudowywane, powodują odpychanie bakterii w stronę przeciwną. Wiemy dokładnie, jak to się dzieje. Otóż jedno białko bierze udział w tym procesie. Tym białkiem jest białko ACTA. Komórki Listeria monocytogenes umieszczają go na jednym swoim końcu. Białko to ma zdolność do przyłączania się do komórkowych białek polimeryzujących aktynę. Dzięki temu bakteria posiadająca tylko jedno białko może uruchomić cały system komórkowy generujący powstanie włókien aktynowych. Dzięki temu przyrastają
włókna aktynowe z jednej strony, odpychając bakterie w kierunku przeciwnym. W tym procesie biorą też udział inne białka, aktywatory syntezy aktyny, takie jak profilina, które zwiększają częstotliwość powstawania aktyny. Zukariewi współpracownicy obejrzeli w mikroskopie fluorescencyjnym organizację takiej komety listeryjnej, zastosowali technikę polaryzacji światła fluorescencyjnego i stwierdzili, że wokół komórki listeria znajdującej się w cytoplazmie odkładają się włókna aktynowe i te włókna są równoległe do bakterii, zaś kiedy rusza taka bakteria, kiedy uruchamia się system transportu aktynowego, powstaje słup równoległych, połączonych ze sobą drobnych włókien aktynowych. Tak jak na tym zdjęciu widać, powstaje struktura tak zwanego kieliszka, gdzie z jednej strony bakterii ta aktyna się odkłada i powstaje struktura aktynowa. Otóż czy taka aktyna, czy taka kometa działa w sposób ciągły? Okazało się, że najnowsze badania wykorzystujące techniki wysokorozdzielczej analizy laserowej wskazały, że nie. Taka bakteria porusza się krokowo, przemieszczając się jednorazowo z prędkością o 5,4 nanometra. Czym to jest powodowane? Otóż podstawowy, syntetyzowany przez bakterie fragment aktyny odpycha ją na odległość 5,4 nanometra z siłą równą 220 pikoniutonów. Bardzo mała wartość, ale jednak sumuje się razem i powoduje ruch bakterii. Jeżeli możemy sobie wyobrazić, że ten fragment aktynowy mógłby być dwa razy większy, wtedy by odpychał bakterię z siłą 440 pikoniutonów, lecz samo włókno aktynowe pęka, kiedy naciskamy na nie z siłą 400 pikoniutonów, więc fizyczne warunki właściwości włókna powodują to, że może ono odpychać bakterię tylko w tych krokach, malutkich kroczkach o 5,4 nanometra. Następny mechanizm ruchu wykorzystywany przez bakterie zaobserwowaliśmy w naszym laboratorium dopiero niedawno. Okazało się, że w naszym laboratorium zajmujemy się szczepionkami nowej generacji. Czym to, jak to należy zrozumieć? Otóż profesor Bielecki razem z profesorem Danem Portnoyem ze Stanów Zjednoczonych stworzyli szczep Bacillus subtilis, który bakterii glebowej, która zwykle nie jest patogenna, która wydziela jedno z białek listerii monocytogenes hemolizynę i dzięki temu jest zdolna do wniknięcia do wnętrza komórki eukariotycznej. Bakteria ta jest fagocytowana i jest zdolna do ucieczki z fagosomu i do podziału wewnątrz cytoplazmy. I po co jest to wszystko zrobione? Otóż na nasz sygnał bakteria ta może zacząć produkcję obcego białka w cytoplazmie komórki eukariotycznej. To białko zostaje pofragmentowane i pokazane na powierzchni komórki eukariotycznej w powiązaniu z cząstkami MHC. I takie cząstki świadczą o tym w normalnych warunkach, że komórka jest zainfekowana jakimś mikroorganizmem. W tym momencie jest to białko, które my chcemy, żeby się pokazało na powierzchni komórki. Więc zostaje to rozpoznane przez limfocyty i organizm uczy się, w jaki sposób walczyć z tak zainfekowaną komórką. Oczywiście walka jest prosta. Taka komórka bakteryjna, eukariotyczna, która jest oznakowana jako zainfekowana, zostaje całkowicie zniszczona. W ten sposób chcemy wytworzyć system pozwalający szczepionkę, która generować będzie mechanizmy oporności na zakażenie bakteriami występującymi wewnątrz komórek eukariotycznych lub też wirusami, czyli ogólnie mówiąc patogenami wewnątrzkomórkowymi. Otóż do badań takich szczepów i komórek używamy toksycznych substancji. Jest to toksyna pochodząca z muchomora sromotnikowego, faloidyna, połączona z barwnikiem fluorescencyjnym. Ona wbudowuje się, przykleja się do włókien aktynowych. Dzięki temu po zabarwieniu taką toksyną i po obejrzeniu w mikroskopie fluorescencyjnym widzimy tylko świecące
włókna aktynowe. I jeżeli to jest obraz normalnego cytoszkieletu aktynowego komórki eukariotycznej, to widzimy, że komórki Bacillus subtilis, które dostały się do wnętrza komórki eukariotycznej, powodują zmiany organizacji tego cytoszkieletu. Pojawia się nisza jądrowa, dobrze się wyodrębnia, w której znajduje się jądro. Oraz widzimy, że komórki Bacillus znajdują się wokół tego jądra. Czyli one są zdolne do wnikania do komórki eukariotycznej i w jakiś sposób do przemieszczania się w cytoplazmie. Otóż nasze obserwacje pozwoliły wykazać, że w tych rejonach komórki znajdują się mikrośrodowiska o kwaśnych właściwościach. Jest to bardzo logiczne z tego względu, że hemolizyna produkowana przez bacillus jest aktywna w kwaśnym środowisku. W jaki sposób bacillus może się dostawać do wnętrza komórek eukariotycznych? Otóż wywołuje on zmiany cytoszkieletu aktynowego, dzięki któremu bakterie dostają się do wnętrza komórek i te bakterie są widoczne niedaleko lub w bliskim sąsiedztwie długich włókien występujących w cytoplazmie. Włókien, które przechodzą przez tą cytoplazmę. Jak widzimy tutaj komórkę bakteryjną, widzimy tutaj sam system włókien. Czy takie poruszanie się w okolicy włókien jest czymś normalnym, czy też czymś nadzwyczajnym? Okazało się, że istnieje już kilka bakterii, przy których zaobserwowano, że poruszają się one wzdłuż włókien występujących w komórkach eukariotycznych. Na tym zdjęciu widzimy bakterie wybarwione barwnikiem fluorescencyjnym oraz struktury komórkowe nazwane włóknami tubulinowymi, tworzącymi tak zwane struktury gwiazdki od samego środka. I te komórki bakteryjne występują w bliskim sąsiedztwie tych włókien, są do nich przyczepione. Otóż taka sieć włókien tubulinowych jest zorganizowana w następujący sposób. W pewnym miejscu znajduje się ich centrum. Na zewnątrz komórki wystają włókna, których końce, o końcach oznaczonych przez naukowców plus. Czym to jest spowodowane? Otóż dwa białka tworzą podjednostkę budowy takiego włókna. Jest to alfa i beta tubulina, która razem łączy się, tworząc cząsteczkę tubuliny. Cztery takie cząsteczki tworzą protofilament, który następnie przyłącza się do następnych cząstek protofilamentu i tworzy rurę. Ta rura powstaje z jednej strony i jak wiadomo z drugiej strony zostaje rozfragmentowywana. Dzięki temu mamy koniec dodatni, jak w przypadku aktyny, i koniec ujemny, gdzie następuje wbudowanie tych składowych elementów. I okazuje się, że taki system ruchu po włóknie wymaga dwóch rzeczy, a nawet trzech, powiedzmy sobie. Pierwszy to jest obecność samego włókna. Drugie, obecność systemu białek, które się po tym będą poruszały. No i trzecie, oczywiście źródło energii. Kiedy takie źródło energii pojawi się w środowisku, takie białko zacznie się przemieszczać po włóknie. W pewnym momencie odpada od tego włókna i może do tego włókna przyłączyć się następne białko i znowu może się poruszać. Znamy dwa rodzaje takich silników komórkowych. Pierwszy to jest kinezyna. Jest to kompleks białkowy poruszający się po włóknach tubulinowych. Porusza się z kierunku minus w kierunku plus. W ten sposób bakterie, w ten sposób ten silnik porusza się od wnętrza komórki na zewnątrz komórki eukariotycznej. Mamy też drugi silnik. Jest to kompleks białkowy nazwany dyneiną. Porusza się on w kierunku przeciwnym od włókna dodatniego do końca ujemnego włókna tubulinowego. Do takiego kompleksu poruszającego się po włóknie może przyłączyć się wiele rzeczy. Po pierwsze, jak tutaj widać, może się przyłączyć pęcherzyk. W ten sposób są transportowane substancje wzdłuż długich komórek nerwowych. Może się przyłączyć wirus. W ten sposób wędrują w układzie nerwowym wirusy, opryszczki, przesuwając się szybko i w zorganizowany sposób. Może się w końcu przyłączyć organellum, takie jak mitochondrium czy
jakiekolwiek inne, dzięki temu może się przemieszczać w cytoplazmie i może się przyłączyć coś całkowicie obcego, czyli bakteria. Może się przemieszczać w tej cytoplazmie w sposób zorganizowany, wykorzystując mechanizmy tzw. kolejki tubulinowej. Na tych zdjęciach pochodzących, to są to klatki z filmu nakręconego przez pana Waltera Steffena, widzimy włókno tubulinowe i pęcherzyk poruszający się po tym włóknie w jednym kierunku, a lub pęcherzyk poruszający się w kierunku przeciwnym. Czyli zakładając, że jest to wywoływane przez dwa kompleksy białkowe, w jednym przypadku mogłaby być to dyneina, w drugim kinezyna. Taki system jest wykorzystywany przez, jak mówiłem już, Actinobacillusa, przez Shigellę, która podobnie jak Listeria posiada system komety aktynowej, ale jeżeli uszkodzimy białko, które tworzy tą kometę, bakteria porusza się z wykorzystaniem tak zwanego fenotypu OLM, czyli Organellum-like movement, czyli wykorzystując system włókien występujących wewnątrz komórki eukariotycznej. I pozostaje nam omówienie systemu, który jest bardzo sprytny, bardzo prosty, otóż systemu TAXI. Bakterie wnikając do organizmu wyższego, na przykład enteropatogeny jak Listeria monocytogenes, przenikają przez warstwy jelita, dostając się do wnętrza organizmu. I tam dają się pochłonąć komórkom układu limfatycznego. Posiadają zdolność do przeżycia w fagosomie, dzięki czemu są transportowane przez te komórki w głąb organizmu do węzłów chłonnych kreskowych lub dalej, gdzie są następnie usuwane z komórki. W ten sposób pokonują bardzo duże odległości i znajdują się w miejscach, są przenoszone z miejsca infekcji do miejsca przeznaczenia, gdzie mogą spokojnie dalej rosnąć. Kiedy przyjrzymy się zaś systemowi rzęski, powróćmy jeszcze raz do tej rzęski naszej, która jest bardzo interesująca, okaże się, że ta rzęska, żeby dobrze działała, musi mieć, jak już mówiliśmy, silnik, musi mieć swoją strukturę zewnętrzną, która się kręci, oraz musi mieć system, który ją wytwarza. System transportu białek. Otóż białka wytworzone w cytoplazmie zostają transportowane kanałem, który znajduje się w środku włókna rzęski, na jej koniec i od końca są do tej rzęski wbudowane. I ciekawe jest to, że bakterie wykorzystały ten system do stworzenia bardzo niebezpiecznej broni, którą wykorzystują w walce z komórkami naszego organizmu. Jest to tak zwany system transportu wykorzystywany przez bakterie jak patogenne, system igły i strzykawki. Polega on na tym, że wyprodukowane w cytoplazmie białka są transportowane przez igłę bezpośrednio do wnętrza komórek eukariotycznych. W ten sposób zaburzają podstawowe czynności tych komórek już na poziomie cytoplazmatycznym bez momentu, który jest najważniejszy dla obcego białka, bez tego ciężkiego przedostania się do wnętrza komórki, które zwykle wiąże się z uszkodzeniem w jakiś sposób błony cytoplazmatycznej. Ten system sam tworzy por, sam przy pomocy igły transportuje białka bakteryjne do wnętrza komórki eukariotycznej i w ten sposób powoduje uszkodzenia występujące wewnątrz komórki eukariotycznej. Także jak Państwo widzą, jest bardzo dużo i ciekawych systemów transportu bakterii, wykorzystywanych przez bakterie do poruszania się w środowisku, w którym one istnieją. I najważniejsze jest to, że najważniejsze z tych systemów, czyli system rzęski, nie jest dotąd do końca zbadany. Więc dla wszystkich z nas istnieje ta możliwość, że może komuś z nas się uda i zaistnieje w świecie nauki, rozwiązując do tej pory nierozwiązywaną tajemnicę przyrody. Dziękuję bardzo.